Witam Państwa we wtorek 20 stycznia. Zobaczmy, jak to dzisiaj wygląda na wykresach. Przede wszystkim warto odnotować w kontekście WIG-u 20 tą obronę strefy wsparcia Fibonacciego 2238-44. Rynek znajduje się teraz w fazie takiego niewielkiego odreagowania wzrostowego, a sygnałem pierwszym istotnym, uwiarygadniającym podejmowane obecnie działania byłoby zanegowanie znanej nam już zapory podażowej 2283-89. Strefa posiada wzmocnienie w postaci Median Line. Wypadają tutaj liczne zniesienia wewnętrzne Fibonacciego, więc udana próba negacji tak skonstruowanego oporu przybliżyłaby realizację wariantu kontynuacji ruchu wzrostowego i wówczas zwróciłbym uwagę na kolejny obszar cenowy, barierę podażową 2326-29. Nieudana próba negacji albo tylko krótkotrwałe naruszenie tej strefy to jednak obraz słabego rynku. Nie można wykluczyć, że indeks powróciłby wówczas szybko ponownie tutaj w okolice węzła 38-44. Bardzo podobnie wygląda to na kontraktach, z tym, że jak zwykle analizuję wykres w ujęciu intradayowym, więc możemy przeanalizować w tej chwili kontrakty pod kątem na przykład takiego hipotetycznego układu symetrycznego ABCD z projekcjami wypadającymi w okolicy węzła 2290-95. Przebiega tutaj również median line, tak więc strefa odznacza się nieco wyższym poziomem wiarygodności i jeśli udałoby się doprowadzić do przełamania takiego oporu, byłby to sygnał kontynuacji wzrostów. No i wówczas należałoby oczekiwać, że popyt doprowadzi, mówiąc w cudzysłowie, kontrakty przynajmniej do tego korytarza cenowego 2327-37. Dość szeroki obszar cenowy wytyczony na bazie dwóch zniesień 61 i 8, 68,5. Przebiega tutaj również czerwona median line. Nieudana próba negacji, krótkotrwałe naruszenie, to o czym przed sekundką wspominałem w przypadku WIG-u 20, to sygnał tak naprawdę powrotu kontraktów w okolice istotnego, jak się okazało, wsparcia Fibonacciego 2227-2231. Indeks DAX, notowania przebiegają cały czas ponad eksponowanym przeze mnie przedziałem cenowym 10175-10206. Strefa powinna teraz przeobrazić się w lokalną zaporę popytową. Jeśli taki scenariusz by się urzeczywistnił, to byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania kolejnej strefy, w której wypadają projekcje prospadkowego układu X, A, B, C, D. Oznaczenie jest widoczne na wykresie, czyli mówię tutaj o przedziale cenowym 10410-10440. Jak widać na tutaj załączonym wykresie, w okolicy przebiega również górna czerwona median line. Natomiast pierwsza istotna strefa wsparcia w tej chwili to węzeł 10015-50. No i tutaj dość istotna sprawa, bo jeśli jednak indeks nie utrzymałby się ponad tym węzłem 10175-206 i doszłoby także do przełamania wymienionej przed chwilą zapory popytowej Fibonacciego, to taką okoliczność uznałbym jako sygnał słabości indeksu DAX w ujęciu krótkoterminowym, co prawdopodobnie znalazłoby odzwierciedlenie w postaci jeszcze silniejszej wzrostu presji podażowej. Na razie popyt zachowuje przewagę techniczną. Nic nowego, jeśli chodzi o S&P 500. Wczoraj nie odbyła się sesja za oceanem z racji święta, więc nadal tutaj mamy test strefy 1984-1989. Przypominam, że jest to przedział cenowy wytyczony na bazie wewnętrznego prowzrostowego układu X, A, B, C, D. Warunkiem wejścia rynku w kolejną fazę wzrostu byłaby konieczność przełamania oporu 2055-2062. Dziękuję bardzo.